Golf 7 otrzymał m.in. takie nagrody i wyróżnienia jak samochód roku 2013 według magazynu Wheels, również w 2013 roku samochód roku w Japonii i był to pierwszy europejski zwycięzca w tym kraju, europejski samochód roku w 2013, najlepszy samochód kombi 2014 w plebiscycie magazynu What Car, również w 2014 najczęściej importowany samochód w Japonii, North American Car of the Year 2015 czy samochód roku 2015 według magazynu Motor Trend. Last but not least, I want to thank me. Volkswagen Golf 7 produkowany był w latach 2012-2020, a facelifting pojawił się w 2016 roku. Okay. Samochód zbudowany jest na płycie podłogowej MQB, którą dzieli m.in. z Audi A3, Seatem Leonem czy Skodą Octavią. Mam tak samo jak ty. Głównymi konkurentami Golfa 7 są m.in. Audi A3, Ford Focus, Hyundai i30, Opel Astra, BMW 1 czy Mercedes A-Klasa. A Wam, które z nich podoba się najbardziej? Piszcie w komentarzach. Moja jest tylko racja i to święta. W porównaniu do poprzednika, Golfa 6, 7 oferuje więcej systemów bezpieczeństwa. M.in. system multikolizyjny, system wykrywania zmęczenia kierowcy, aktywna ochrona pasażerów, adaptacyjny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych czy automatyczny system parkowania. Piękna sprawa to jest. W testach Euro NCAP Golf 7 uzyskał wynik 5 na 5 gwiazdek. Bezpośredni konkurenci, czyli Audi A3 8V, Ford Focus 3, Seat Leon 3 oraz Skoda Octavia 3 uzyskali taki sam wynik. Produkowany był, co oczywiste, w Niemczech, ale również w Chinach, Meksyku, Brazylii czy Indonezji. Tak jakoś wyszło, jestem multikulti, wszystko robię multi. Występował w takich wersjach wyposażenia oraz edycjach specjalnych jak Trendline, Comfortline, Highline, Estate, Alltrack, E-Golf, GTE, GTI, GTI Performance, GTD, GTI TCR, R, Launch, All-Star, Join, Sound, Cup, Edition, IQ Drive czy GTI Club Sport. Facelifting oprócz kosmetyki nadwozia i nowymi reflektorami wprowadził m.in. Virtual Cockpit na wyświetlaczu w rozmiarze 12,3 cala. Niestety w niższych wersjach wyposażenia był on opcjonalny. Ogółem przegięłeś, kurwa, pałę, dziadu pierdolony. W Brazylii Golf 7 sprzedawany był tylko w wykończeniach Highline, Comfortline oraz GTI. Wszystkie modele były importowane z Niemiec do 2015 roku, kiedy rozpoczęła się produkcja w samej Brazylii. We wrześniu 2014 roku Volkswagen zaprezentował uterenowiony model Golf Alltrack. Samochód zbudowany w oparciu o wersję kombi ma zmodyfikowane zawieszenie, zwiększony o 20 mm prześwit i napęd 4x4 4Motion, a także sprzęgło Haldex 5 generacji. Silniki, które były oferowane w Alltracku to 1.8 TSI 180 koni, 1.6 TDI 110 koni oraz 2.0 TDI o mocy 150 lub 184 konie mechaniczne. Golf 7 został również wypuszczony w wersji rodzinnej. Golf Sportsvan, produkowany w latach 2014-2020, miał konkurować z Citroenem C4 Picasso, Fordem C-Maxem, Oplem Zafirą czy Renault Scenicem. Wyposażony był w całą masę schowków i udogodnień. Między innymi duży schowek po stronie pasażera, pod panelem klimatyzacji z gniazdem 12V oraz USB, po lewej stronie kierowca ma kolejny niewielki schowek. Dodatkowo w tunelu centralnym jest miejsce na dwa kubki oraz schowek pod łokietniku. Pod przednimi siedzeniami znajdują się praktyczne szuflady. W tylnym rzędzie siedzeń również jest podłokietnik z miejscem na kubki. Obok nawiewów dla pasażerów drugiego rzędu znajduje się gniazdo 12V. Mogą korzystać oni również z rozkładanych stolików. Tylna kanapa ma możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. W bagażniku o pojemności 500 litrów znajdziemy dwa haczyki na reklamówki oraz gniazdo 12V. Sąsiad w mordę, ty to jesteś kawał chłopa. Usportowiona wersja, czyli GTI, jest napędzana turbodoładowanym silnikiem benzynowym TSI o mocy 220 koni mechanicznych. W wersji Performance moc zwiększono do 230 koni. Standardowy GTI przyspiesza od 0 do setki w 6,5 sekundy, za to GTI Performance zajmuje to 6,4 sekundy. Obie wersje osiągają prędkość maksymalną 250 km na godzinę. Not bad, not bad. W 2019 roku Volkswagen wprowadził GTI Rabbit Edition, który zawierał pakiet oświetlenia LED, spoiler V-Max, 18-calowe felgi aluminiowe Pretoria, pomalowane na błyszczącą czerń i czerwone metki z wyhaftowanym logo Rabbit na siedzeniach.
Golfa 7 zaprojektował m.in. Klaus Bischoff, ten sam, który na początku swojej kariery w Volkswagenie odpowiedzialny był za projektowanie wnętrz. Jego pierwszym projektem w firmie było zaprojektowanie wnętrza Volkswagena Golfa 4. W 2016 roku do sprzedaży trafiły wersje GTI Club Sport oraz Club Sport S. Ten pierwszy nie był dostępny w USA. Na zewnątrz delikatnie zmieniono przedni wygląd, dołożono bardziej agresywny tylny spoiler klapy, nowy tylny dyfuzor z większymi końcówkami wydechowymi i czarny pasek wzdłuż dolnych stron nadwozia. We wnętrzu został wyposażony m.in. w fotele kubełkowe czy kierownicę w Alcantarze. Wyposażony jest ten sam dwulitrowy silnik co w zwykłym GTI, ale jego moc została podniesiona do 265 koni mechanicznych. Co ciekawe, przez 10 sekund można też użyć chwilowego zwiększenia mocy o nazwie Overboost, który podnosi ją do 290 koni mechanicznych. Z kolei Club Sport S zorientowany jest bardziej w stronę wykorzystania torowego. W porównaniu do zwykłego Club Sporta otrzymał m.in. nowe elementy zawieszenia przedniego, ulepszone hamulce, większą turbosprężarkę, opony Michelin Pilot Sport Cup 2 czy brak tylnych siedzeń. Jego moc to 310 koni mechanicznych, a czas na torze Nürburgring Nordschleife to 7 minut 49 sekund i 21 setnych, czyli o 1,4 sekundy szybciej niż Honda Civic Type R. Robi wrażenie. Trochę to chyba musiało kosztować. W styczniu 2019 roku Volkswagen wprowadził nową odmianę GTI, GTI TCR. Powstał on ku uczczeniu sukcesów marki w wyścigach Touring Car Racing. Dostępny był w wersji 3 i 5-drzwiowej. Posiada on silnik 2.0 o mocy 290 koni i napęd na przednią oś ze sterowaną elektronicznie szperą. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, do wyboru jest tylko jedna – DSG. Z zewnątrz Golf GTI TCR wyróżnia się m.in. przednim splitterem, wlotami powietrza do chłodzenia hamulców w miejscu halogenów, większym tylnym dyfuzorem oraz zestawem bocznych naklejek, a także specjalnym kolorem lakieru podobnym do Audi RS3. Omawiając wersję GTI, nie sposób nie wspomnieć również o wersji w klekocie, czyli GTD, napędzany turbodoładowanym silnikiem 2.0 o mocy 184 koni mechanicznych. Przyspiesza od 0 do setki w 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 227 km na godzinę. Nic ciekawego! W sierpniu 2013 roku Volkswagen zaprezentował najmocniejszą odmianę, Golfa R. Występował w wersji 3 lub 5-drzwiowej, ale także jako kombi. Napędzany przez nowo opracowaną wersję turbodoładowanego silnika o pojemności 2 litry. Jego moc to 300 koni lub 280 koni dla rynków z gorącego klimatu, takich jak Australia, Japonia, RPA czy USA. W porównaniu z Golfem GTI silnik Golfa R ma zmodyfikowaną głowicę, zawory wydechowe, gniazda i sprężyny zaworów, tłoki, zawory wtryskowe oraz większy intercooler i turbo. Pierwszą setkę osiąga w 5,1 sekundy w manualu i 4,9 sekundy z opcjonalną skrzynią DSG. W opcjonalnym trybie Dynamic Chassis Control możemy wybrać trzy tryby zawieszenia: Comfort, Normal oraz Race. Dodatkowo sam Golf R prawie doczekał się wersji limitowanej. Mowa o Golfie R400, ale przez zamieszanie związane z aferą emisyjną została ona anulowana i Volkswagen skupił się tylko na R-ce. Ciekawym programem był program Spectrum. W 2018 i w 2019 roku w Kanadzie oraz USA Volkswagen zaoferował 40 niestandardowych kolorów farb do Golfa R. Opcja miała czas realizacji od 2 do 4 miesięcy, ponieważ każdy samochód zamówiony w ramach tego programu był ręcznie malowany w oddzielnym obiekcie, a nie na głównej linii produkcyjnej. Łącznie wyprodukowano 473 Spectrum Golf R w tym programie. Kolorowych jarmarków. Golf 7 występował także w wersjach GTE, czyli hybrydowej, oraz e-Golf, który był całkowicie elektryczny. Ale raczej was to nie kręci, no nie. Więc ja je sobie odpuszczę, zwłaszcza że Golf 7 występuje w tylu wersjach, że jakbym chciał je wszystkie dokładnie omówić, to film zająłby pewnie godzinę. No i chuj, no i cześć.